23. Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu. Kłaniamy się nisko, kłaniam się Państwu na tyle nisko, na ile mogę. Za nami wzruszający spacer w chmurach, a przed nami niezwykła podróż w czasie przez historię polskiego kabaretu. Tak, to będą kamienie milowe i piosenki polskiej kabaretowej, to będą sceny, które przywołują w pamięci kabaret przedwojenny, powojenny, także współczesny. I to będzie taki kabaret, który myślę wszyscy, szczególnie tutaj w Opolu, kochamy. Kabaret z nutą refleksji i zadumy, bo nie tylko pusty śmiech jest kabaretem i nie tylko sceny anegdotyczne nas potrafią śmieszyć. Może nawet potrafią śmieszyć, ale nie skłaniają do zadumy. No, ja w swoim życiu rozdałem 32 autografy Krzysztofa Ibisza, 5 Macieja Orłosia. Ostatnio ktoś na ulicy powiedział: pan taki niski, panie Miśtala, w telewizji wyższy pan wygląda. No. Ja Arturze, jeden Magdy Mołek, więc... Nie, tego nie było. Ale nie o takie anegdoty nam chodzi. Chodzi nam o to, by teraz rozweselić Państwa serce, by ten wieczór wieńczący, jak powiedziała Agnieszka, tegoroczny Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu, skłonił Państwa także chwilami do refleksji, ale bawił na tyle, na ile możemy Państwa bawić. Tym bardziej, że to zejście na ziemię i powrót do rzeczywistości rzeczywiście powinniśmy... uczcić uśmiechem, po prostu, żeby było lepsze. Czciliśmy wczoraj wieczorem, późnym wieczorem i czcić będziemy dzisiaj. Drodzy Państwo, zapraszamy Państwa na widowisko zatytułowane 101 lat polskiego kabaretu. W reżyserii Olgi Lipińskiej. Niech zabrzmi śpiew kabaretu, niech zabrzmi śpiew kabaretu. Nieważne gdzieśmy byli, niech zabrzmi śpiew kabaretu. Daleka pora na pytanie to, czy bliska, lecz w końcu przecież trzeba będzie je postawić. Chociaż na razie w oku tli się śmiechu iskra. W co się bawić, w co się bawić, tych wątpliwości nie rozwieje żadna wróżka. Bo Ciuszek dawno przestał grać w inteligencję. Inteligencja już nie bawi się w kopciuszka. Niedobrze jest, gdy czyha nuda, gdy nie chcesz grać już berka czy czarnego luda. A kiedy nawet już nie będą miały wzięcia szare komórki do wynajęcia. W co się bawić, w co się bawić? Daleka pora na pytanie to, czy bliska, lecz w końcu przecież trzeba będzie je postawić. Potrzeba dosyć, lecz rośnie popyt na igrzyska. Dobry wieczór. Idę do Państwa powoli, bo czas nas goni. Jesteśmy wszyscy w telewizji, proszę Państwa. W telewizji czas się liczy. Ta zapowiedź musi trwać 2 minuty. To sobie wymyśliłem, że im dłużej będę szedł, tym krócej będę mówił. To dla Państwa dobra. Ale też nie chcę prezentować tutaj filozofii przyszłem, więc jestem. Więc powiem Państwu, że szedłem tak powoli dlatego, bo przytłoczony niejako tradycją. 101 lat kabaretu, ale co ja mówię 101 lat? 1100 lat.
może nie kabaretu, ale pewnego poczucia humoru w Europie Środkowej. To było poczucie humoru inne od innych, bo to, żeby wygrać z Krzyżakami pod Grunwaldem, to trzeba sobie ich najpierw do swojego kraju sprowadzić. To jest poczucie humoru niepowtarzalne nigdzie. To takie były rzeczy. Potem to kabaretowe myślenie przerodziło się już w twórczość. Pisywali dla tych pierwszych kabaretów, że przypomnę Zielony Balonik. Przypomnę, proszę państwa, no ja przy tym nie byłem, mimo tego, co widać na twarzy. Nie byłem przy tym. Chociaż ta, powiedziałbym, bagienna uroda, podkreślona twarzą w kolorze soczystej szarości, sprawia wrażenie, mówią wieki, prawda? Więc wiarygodność moja może być spora. Proszę państwa, jeszcze jest taka sytuacja kłopotliwa, że nawet wieszcze zwiastowali to wszystko, tylko trzeba ich odpowiednio jakby czytać. Pozwólcie państwo na taki eksperyment z naszymi wieszczami. Litwo, ojczyzno moja, ty jesteś jak zdrowie, ile cię cenić trzeba, ten tylko się dowie, kto cię stracił. Bo nic nad zdrowia ani lepszego, ani droższego, bo srebro i złoto to nic. Chodzi o to, by młodym być. Młodości ty na poziomy wylatuj, a okiem słońca ogarniaj ziemi ogromy. Od końca do końca artylerii ruskiej ciągną się szeregi prosto, długo, daleko, jako morza brzegi. Widziałem ich wodza, przybiegł mieczem, skinął, grać przestał, róg trzymał. Wszystkim się zdawało, że to wojski gra jeszcze, a to wojsko grało. Daremne, daremne żale, próżny trud, na żal, na łzy, nie miejsce i nie czas. Po ptokach jest, jak powiedział lotnik opylający las. Na ten czas przenieś moją duszę utęsknioną do tych chwil jakże pięknych, a przeżytych latem, kiedy łaska pańska na koniku garbusku rozwoziła rekompensatę. A gdy przyjdą podpalić dom, dom, w którym mieszkasz, Polskę, kiedy rzucą przed siebie grom, kiedy runą żelaznym wojskiem, kiedy przyjdą i nocą kolbami w drzwi, za łomocą ty ze snu podnosząc skroń, stań u drzwi. Oddaj im bagnet i broń, szkoda drzwi. I wiadomość z ostatniej chwili. Wpłynąłem na suchego przestwór oceanu. Wóz nurza się w zieloność i jak ludka brodzi. Wśród fali łąk szumiących, wśród kwiatów powodzi omijam koralowe ostrowy burzanu, ale o co chodzi? I to pytanie, szanowni państwo, i to pytanie właśnie, o co chodzi? To jest pytanie, które przyświecało kabaretowi od zawsze. Nie jakieś rozhamlecenia typu be or not to be. Kabaret jeśli pytał, to nie pytał, mówił to be or not to be, ewentualnie dodał. I to wszystko. Taki był ten kabaret zawsze. I to nie ma znaczenia w jakiej epoce. Zobaczycie sami państwo. Bo z jednej strony buty podarte, a z drugiej Eviva l'arte. Wszystko lepiej widzi stąd. Wiemy komu czego trzeba, wiemy komu krzyknąć, bo dzwonią szklanki i butelki, a szmatym się i modelki. Z peleryjarzami idą w tam, co się przed laty zwał kanka. Z peleryjarzami idą w tam, co się zwał kanka. Chodź mamy buty podarte, buty podarte, buty podarte. Jedna Eviva l'arte, Eviva l'arte. Chodź mamy buty podarte, buty podarte, buty podarte. Jedna Eviva l'arte, Eviva l'arte.
Jesteśmy tanie, dranie, dranie, tanie, niesłychanie. I dla panów, i dla pań. Esta, 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 esta. No i po co wentylator? Po co? Słusznie, on i tak nie działa, tak? Nie działa. Najmocniej Państwa przepraszam. Szanowni Państwo, to są przygotowania do sceny batalistycznej, bo zanim sławni byliśmy ze Schabowego, zanim zapachniało kapustą, bigosem i polskim hydraulikiem, to specjalnością naszą była polska dyskusja. Ciszej, do cholery. Czego się pan czepia mojego brata? Czego? Bracia, spokój! Tematem dyskusji jest rewolucja kulturalna w Wołominie. Dlaczego zaraz w Wołominie, co? Właśnie, ja na przykład mieszkam w Milanówku. Jezus Maria, przecież tam rządzi mafia. U nas w Milanówku? Nie, w Wołominie. Mafia jest wszędzie. O, tu naokoło, głównie w Ministerstwie Finansów. A kto to powiedział, tak? Kto? My z bratem. My nic nie mówiliśmy. Siadaj, nie teraz. Ale... Milcz. Chwileczkę. A więc rewolucja kulturalna w Ministerstwie Finansów, tak czy nie? Nie, w Wołominie. Pilnuj wentylatora, siadaj. Ale... Milcz. Bracia, spokój. Rozpoczynamy dyskusję. Przepraszam bardzo, czy państwo nie wiedzą, gdzie tu jest kasa? My właśnie siadamy. Siadać! Ja wam dam kasę, złodzieje! Naród okradziony do majtek, to mało? Mało! Milcz, nie teraz. Ale... Milcz. Przepraszam bardzo, a kolega, jakim prawem, tak? A jeśli kaduczym, to co? Nic. To w porządku, tak? Ja protestuję przeciwko temu, co się dzieje. Kwiat polskiego narodu. Przepraszam, kolega mówi o złodziejach? Ja nie umiem przemawiać. Siadaj pan, o złodziejach mówił ten... Lepert! Ale skąd? Nie? On mówił o kamaszach, też złodzieje. Kamasze? Nie, cholera jasna, lekarze w kamaszach pryskają na zachód. No, ja też słyszałam, że wywożą miliardy wagonów ze spinaczami na zachód. Polskie spinacze! A my oczywiście zostajemy bez spinaczy. Złodzieje! A ja się pytam, gdzie jest patriotyzm? Gdzie jest... Więc gdybym na przykład chciał się z czymś spiąć, to oczywiście mowy nie ma? Siadaj pan, oczywiście, bo wywieźli. Ja chciałem... Ja panu nie przerywałem, proszę pana. Podobno piasku do spinaczy dosypują też. Więc gdyby połknąć garść spinaczy z piaskiem, to oczywiście śmierć w męczarniach, tak? No tak? O Jezus Maria. A my oczywiście zostaniemy bez spinaczy, bez lekarzy. Bójcie się Boga, gdzie jest patriotyzm? Gdzie? Ale... Pilnuj wentylatora, orędzie potem. Bracia! Spokój. Kontynuuję dyskusję nad prelekcją kolegi posła pod tytułem Moje wrażenia z podróży do Świdra. Chwileczkę, ja mieszkam w Milanówku i dziwię się, że kolega poseł nie wspomniał słowem o Milanówku. Ja cały czas słyszałem o Milanówku ani słowa. Świder i Świder. Co, nas się nie dostrzega? Bardzo przepraszam, to ja mieszkam w Milanówku. Kto jeszcze mieszka w Milanówku? Ja na pewno nie. Ja! No chciałam dwa słowa na temat Balzaka. Dlaczego w jednej księgarni jest Balzak, a w księgarni naprzeciwko nie ma Balzaka? Dlaczego? Skończyłam, tak? Teraz orędzie. Wstań. Ja stoję. Konsternacja. Przepraszam bardzo. Na zakończenie poseł Jan W. Starzec wygłosi odę do młodości. Przepraszam bardzo, ja mam zapytanie. Co to jest za imię W?
W to nie jest żadne imię. On sobie tylko tak dodał. Jak to? A jakim prawem, ja się pytam? A gdyby każdy tak sobie coś dodał, to co by z tego wyszło, co? Racja! Mickiewicz nic sobie nie dodawał. I jakoś to było. O. A po drugie, ja miałem wygłaszać odę, a nie kolega poseł, który sobie to i owo dodał. A gdzie on był 13 grudnia, kolaborant? Hamba! Bez ducha i beze mnie. Poszli? Poszli. Gdzie? W Polskę. Aha. Taka konsternacja. Proszę Państwa, naród słuchał tych dyskusji od wielu, wielu lat i czekał na jakieś przesłanie i dowiadywał się. Tym przesłaniem było, cytuję, ja panu nie przerywałem. Tak to się toczy jakoś z boską pomocą do dzisiaj. Pisali Tuwim i Gałczyński, pisali. Te kabarety były wyposażone w pióra i strusie, i pawie. Nie będę wchodził dalej w ornitologię. To nie czas na takie rzeczy. Szanowni Państwo, czyli z jednej strony były pióra te w postaci ptasiej, a z drugiej pióra typu właśnie Gałczyński, Tuwim i ho-ho, kto tam jeszcze nie był. Czyli pióra i piórniki. No i ten kankan, to jednak ten kankan to był krok w stronę, no ja tego nie zrobię, bo bym się nie podniósł, ale w stronę odbiorcy. Pióra i piórniki. Wśród fal, gdy szumi, szumi woda i płynie sobie tak. Ach, jak przyjemnie, radosny płynie śpiew, że szumi, szumi woda i woda szumi krew. I tak uroczo, tak ochoczo serca biją w takt, gdy jest pogoda, szumi woda, tak tam mało brak do szczęścia. Ach, jak przyjemnie, kołysa się wśród fal, gdy szumi, szumi woda i płynie sobie tak. Pani Marta jest grzechu warta, ta myśl uparta zabija mnie. Bo dla mnie Marta ukryta karta, być może warta, być może nie. To niby nic, a zawsze pewna praca, czy to z Martą się opłaca? To rzecz otwarta, bo gdyby Marta nie była warta, byłoby źle. Tango milonga. Chciałabym, a boję się, to chciałabym, to boję się. Próbowałabym i zbroję się i od razu nagle brak. Chciałabym, a boję się, umiałabym, a boję się. Tango milonga. Siódym. Adam, to nie wypada, tak być nie może, trudna rada. Na widok wszystkich twoich fantastycznych co, aż oblewa zimny pot. Adam, to nie wypada, co róż to wypryk maskarada. Te eskapady dziwne, ile widzę się, co ty robisz, zmiłuj. Pan nie z twojej sfery, w tym wieku załóż czas. Ty zaś masz maniery, jak sztubak z niższych klas. Adam, to nie wypada, gdzie wychowanie, gdzie pokłada. To by cię małżeństwem uszczęśliwie chciał, po tygodniu pan nie wszał. Tango milo. Zimny brak i dobrze widzę bez dwóch star, bo w tym jest rzeczy.
się wśród fal, gdy szumi, szumi woda i płynie sobie tak. Ach, jak przyjemnie, radosny płynie śpiew, że szumi, szumi woda i młoda szumi grę. Niechajmy serce ukołysze. A ja nie wiem, czy ja mam grać to? Grać! Tango milonga, tango mych marzeń. Rząd jak to piórko w górę leci, a naród jak ten kloc z ołowiem. I stąd się bierze, moje dzieci, pewna dyspepsja, że tak powiem. Bardzo bolesny jest ten przedział, myślałem wczoraj właśnie w windzie. Mój Boże, gdybym wcześniej wiedział, to bym urodził się gdzie indziej. Tak pisał Konstanty Ildefons Gałczyński kilkadziesiąt lat temu, ale też nie chodziło mu o to, żeby gdzieś żyć gdzie indziej, bo to drogi jest interes, ani żeby się urodzić tym bardziej gdzie indziej. Nie o to mu chodziło, chodziło o stworzenie pewnego obszaru w sobie, a i trochę poza sobą, w którym żyć jakoś idzie. Nie, ja nie mówię, żeby zrozumieć ten kraj, bo to jest niemożliwe, tylko żeby jakoś szło żyć po prostu. W tej przestrzeni kabaretu to jest kłopotliwa sytuacja, bo tam się, proszę państwa, nawet i dziś mówimy na to idol, kiedyś to była gwiazda. Tylko proszę tego nie mylić. Idol to jest produkt zbiorowej wyobraźni. Co innego jest polityk. Polityk bywa, bo nie każdy jest przynajmniej, produktem masowego braku wyobraźni. To jest różnica. To jest różnica, tego nie wolno mylić. I tam były gwiazdy, proszę państwa. Gwiazda powinna być odpowiednio zapowiedziana. Dziś to są fankluby, fanki i różne inne rzeczy. Za tamtych lat, dawnych lat, panie Czesławie, gdybym mógł sobie pozwolić na taką niedyskrecję i poufałość. Tak, słucham. Chodzi o fanfary. Zróbmy tak, że ja powiem nazwisko gwiazdy. Z drżeniem serca pan to drżenie serca wysłyszy i te fanfary zabrzmią. Jestem gotowy. Proszę państwa, Wojciech Pokora. Cykliści, cykliści, cykliści z warietę nie biorą miłości zbyt tragicznie. Wiesz, panią dziękuję, dobrze już. Zgubiła mnie obywatele miłość, czyli bogini Wenus, a postawił na nogi Bacchus, czyli, mówiąc mitologicznie, monopol spirytusowy. Nad problemów zawiłość, nad obłędy poetów, nad kobietę i miłość lepsza, miłość konkretu. A jednak rzeczywiście, naturalnie Kwaśniewski miał rację. Polska jest jak ten rower. Jedno koło kręci się do przodu, a drugie do tyłu. Trzeba za czymś tęsknić, maleńką tęsknotą żyć. Nie, ja bardzo przepraszam. No. Czy ja mam to grać? Nie! Proszę. Kochane tylne kółko, za czym ty tęsknisz? Komu ty jedziesz? Do Brukseli, do Moskwy? Złożyć bukiecik fiołków przed... A jednak wszystko się w kółko. Dzięki Bogu, że kierownica jest w porządku. Szkoda tylko, że te wsteczne kółko tego nie rozumie. No ale trudno, pomału, bo grunt, żeby oba koła kręciły się razem. Nie tak, to tak.
nie tak, to tak. Bo o rower chodzi, o obywatele. Nie koła są ważne, ale całość, rower. I żeby na tym rowerze jechać. Zajechać. Wyjechać, góralu. Czy ci nie żal? Ja nie wiem, czy też to grać, czy nie? Nie! Przepraszam. Rama jakaś fatalna, samosieryczna, sienkiewiczowsko-zakrystiańska, przybyszewsko-dulska. Ale opony ujdą. Już Mickiewicz pisał o oponach. Karczma z spodu jak korab, z tyłu jak świątynia, ściany brudne i ciemne jak czarna opona. Właśnie, za dużo korabi, karczmi i świątyń, a za mało opon. Skończyłem. Dziękuję. Aha, i w te szprychy też chłopaczki patyczki wsadzają. Po co? Nie wiem. Księgi Narodu i Pielgrzymstwa łatwiej napisać, niż zbudować dobrą szosę. Polską szosę dla polskich rowerów. Kolega Norwid powiedział, że przyszłość narodu zdobywa się potem. Nie krwią, potem. Już? Czy Norwid jeździł na rowerze? Tego nie wiem. No ja też. I mam propozycję, żeby francuski klucz nazywał się polski klucz. Dobrze? Aha, i żądam, żeby nogi trzymać na pedałach. Nie w niebie. Pewien biskup powiedział, że przy ziemi jest pedał. Przy ziemi, obywatele, z głową, obywatele. Bo jak powiedział Stanisław Wyspiański, głowa, a to Polska właśnie. A Polska jest jak ten rower, przy ziemi. I cóż z tego, kiedy się tragicznie zakochałem. Cykliści, cykliści, cykliści z warieté nie biorą miłości zbyt tragicznie. Przesuń się, kochanie, twój wczorajszy fotel mnie się dziś dostanie. Kosi, kosi, łapci, przesuń się troszeczkę. Ja ci dam pieczątkę, ty mi oddasz teczkę. Na wyspach pan Buko znikły wszelkie kwasy. Każdy se porządzi w odpowiednim czasie. Ojciec, matko mówi, nie lepiej dziecinie. Może pan spokojnie urząd ciebie minie. Nikt tu nie uprawia propagandy twojej. Ten rząd już się nachra, teraz na nas kolej.
bądźmy solidarni. Raz rządzą czerwoni, a raz rządzą czarni. Kosi, kosi, łapci, buzi, buzi, buzi. Dzisiaj rządzą mali, jutro rządzą duzi. Kłótnie nam nie grożą, bośmy solidarni. Raz rządzą czerwoni, a raz rządzą czarni. Kosi, kosi, łapci, buzi, buzi, buzi. Dzisiaj rządzą mali, jutro rządzą duzi. U nas nie tak łatwo bawić się tą sztuką. Jakbyśmy nie stali, robią nas bambuko. Proszę Państwa, podobieństwo nazwy naszego kraju do nazwy Bambuco jest absolutnie przypadkowe. Jak również podobieństwo któregokolwiek z obecnie miłościwie wybranych do nazwiska Balzac jest absolutnie przypadkowe. Wszystko jest absolutnie przypadkowe. Jest rodzaj aluzji, iluzji, czegoś takiego, co tym kabaretom ciągle przyświecało jedno, co było na pewno zawsze. To była gwiazda, panie Czesławie, znowu będziemy mieli ogromną przyjemność zapowiedzieć gwiazdę. Ja tylko powiem, szanowni państwo, że dla niej pisał Gałczyński. Zdążył. I powiem jeszcze, że jest pierwszy raz w Opolu. Debiutantka. Irena Kwiatkowska. Zosia, stryja, ja jestem niczyja. We dnie sama, w nocy sama. Ciemna brama, wołam mama. Ach, biedna sierotka, maskotka, idiotka. Tkatka, tkatka, taty nie ma. Mama w Kopenhadze. A cóż ja na to poradzę? Tka, 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 tka. Inne dzieci mają hulajnogi, gwiazdkę w niebie, w proszku mleko. Ja nie mam niczego. W nocy ponuro, we dnie biuro. Łzami płynie po maszynie. Pisze sierotka, maskotka, idiotka. Tka, 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 tka. Taty nie ma. Mama w Kopenhadze. A cóż ja na to poradzę? Tka, 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 tka. Inne dzieci mają hulajnogi, gwiazdkę w niebie, w proszku mleko. Ja nie mam niczego. W nocy ponuro, we dnie biuro. Łzami płynie po maszynie. Pisze sierotka, maskotka, idiotka. Tka, 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 tka. Taty nie ma. Mama w Kopenhadze. A cóż ja na to poradzę? Tka, 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 tka. Raz mi się podobał pewien poeta, co tak głośno recytował, aż spadła roleta. Rzekł mi,
Jest pani z portretu Goi, lecz jeszcze pani rzekł, nic nie boi. Nawet pajączki, nawet zajączki lubią popieścić nóżki i rączki. Nawet o głodzie, nawet o chłodzie. Wszystko się, proszę pani, kocha w przyrodzie. Więc niechże pani się w sobie przełamie. Mama w Kopenhadze. Cóż to szkodzi mamie? Będę dla ciebie gwiazdką i mlekiem. Byłaś dziewicą, będziesz człowiekiem. Ja cię poprowadzę pewną drogą. Będę twoją wierną hulajnogą. W ten sposób mnie natrailował. Biedną sierotkę, maskotkę, idiotkę. Taty nie ma? Mama w Kopenhadze? A cóż ja na to poradzę? Wyszedł rano, bardzo wcześnie, a ja ciągle byłam jak we śnie. Nagle patrzę, nie ma. Omega, a ze ściany zegar. Puszka z mięsem pod kredensem, jedna płyta znakomita, jedwab, 2 metry, 4 swetry, 3 rowery, 4 pulowery, zginął medalion z taką konwalią, szmaragd z Jawy, 8 kilowatt kawy, jeszcze baleron wisiał na haku. Zginął Matejko, 2 kosaków i $2000. Biedna sierotka, skotka, idiotka, tka, taty nie ma. Mama w Kopenhadze, a cóż ja na to poradzę? Tka, 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 tka. Raz mi się podobał pewien poeta, co tak głośno recytował, aż spadła ruleta. Rzekł mi, jest pani z portretu Goi, lecz jeszcze pani rzekł, nic nie boi. Nawet pajączki, nawet zajączki lubią popieścić nóżki i rączki. Nawet o głodzie, nawet o chłodzie, wszystko się, proszę pani, kocha w przyrodzie. Więc niechże pani się w sobie przełamie. Mama w Kopenhadze, cóż to szkodzi mamie. Będę dla ciebie gwiazdką i mlekiem. Byłaś dziewicą, będziesz człowiekiem. Ja cię poprowadzę pewną drogą. Będę twoją wierną hulajnogą. W ten sposób mnie natrailował. Biedną sierotkę, maskotkę, idiotkę, tketkę, tketkę. Taty nie ma. Mama w Kopenhadze. Cóż ja na to poradzę? Wyszedł rano, bardzo wcześnie, a ja ciągle byłam jak we śnie. Nagle patrzę, nie ma. Omega, a ze ściany zegar. Puszka z mięsem pod kredensem, jedna płyta znakomita, jedwab 2 metry, 4 swetry, 3 rowery, 4 pulowery, zginął medalion z taką konwalią, szmaragd z Jawy, 8 kilo kawy, jeszcze baleron wisiał na haku. Zginął Matejko, 2 kosaków. I $2000. Biedna sierotka, skotka, idiotka, tka, 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 tka. Taty nie ma. Mama w Kopenhadze. A cóż ja na to poradzę? Tka, tka, tka. Thank you.
Zostajemy przy mistrzu Gałczyńskim, panowie Wojciech Pokora, Krzysztof Tyniec, kabaret Zielona, Teatrzyk Zielona Gęś. Łzy tutaj poproszę, tu łzy, z prawej strony. Żeby nikt nie zarzucił nam, że było bez pompy. Mogę? Księżycu srebrny. Wie pan, panie Andrzejku, jeszcze wczoraj... Ciszej, nie, do no cholery. Może... Do księżyca. O, planeto, blady jak ta twarz moja. Srebrny jak błysk szpady. Pokazuję szpadę. Wiem. Tak już był księżyc i na rynku pompa, gdy mi przysięgała miłość Maria Skąpa, córka Piotra Skąpego i Ramony z Górskich, Dworcowa 9, Róg Zielonej. Tak już był księżyc. Ja, stojąc zawałem, Marii ten bukiet róż ofiarowałem. Tuli bukiet do serca. Mych czystych ogni zadatek niewinny. Wącha róże. Powąchałem. Atoli Marię kochał bałwan inny. A to chusteczka moja. W tym batyście łez moich skarbiec zgromadzon rzęsiście. O! Wpierw odłożę chustkę. O! Gdyby można tę chustkę wycisnąć. Odkłada chustkę. I miecz wyjąłem i z okrzykiem szelma! W bladego ducha zmieniłem Anzelma. A łotr nad łotry. O! O, biedny gołąbek rzekł dobry wieczór i upadł. Rzęzi wsparty na pompie. Upadł bez mikrofonu, ale upadł na pompę. Więc ty, mój mieczu wierny Nikodemie, dzieła dokonaj. Wal w serce lub w ciemię. Zamierza się mieczem w serce. Bo cóż jest życie bez Marysi i pieszczot? Dajcie do gazet znać, niech działa brzeszczot. Wbija miecz w serce aż po rękojeść. Już dwoje oczu zachodzi mi bielmem. Za dwie minuty spotkam się z Anzelmem. Umiera na pompie. Po chwili wstaje. Dziękuję uprzejmie. Pan szanowny też artysta? Też. Aha, czy wie pan, że ja miałem to grać? Proszę bardzo, pompa wolna. Ja nie będę zbierał z ziemi, co Milczkowi z nosa spadnie. Zemsta. Tak jest, Fredro. Dziękuję bardzo. Ten podział był dawno, szanowni państwo, był podział na tych, którzy na słowo zemsta reagowali krew, a byli też tacy, co na słowo zemsta reagowali Fredro. Ten podział funkcjonuje trochę jakby też do dziś. Szanowni państwo, wchodzimy w lata, w których była tak zwana więź społeczna. Może ja ją pokażę. Takie to były lata. Przywódcą naszym był ktoś, kto miał urodę trudną, leczył swoje kompleksy. Trudno to wszystko było, ale ta więź społeczna właśnie. Natomiast pojawili się panowie Jeremi Przybora i Jerzy Wasowski. Kabaret starszych panów pojawił się, który proponował dystans, zupełnie rzecz odwrotną. Dystans, ale regulowany. Taki dystans to może i do elegancji doprowadzić. Zapyta jakaś niektóra młodzież, co to elegancja? Powiem wymijająco, to taka biżuteria codzienności. Zapyta ta sama może niektóra młodzież, a co to biżuteria? Powiem wymijająco, to taka elegancja. W jednym i drugim przypadku nie tyle chodzi o to, żeby to mieć, co wiedzieć, kiedy tego używać. Nawet jeżeli były jakieś animozje, to one niewypowiedziane wisiały raczej. Wisiały, przekleństwo wisiało jedynie. Elegancja. To
nie była dziewczyna łatwa, oj niełatwa i co do tego. Potrafiła te rzeczy zagmatwać, aż do stopnia niesłychanego. O, gdy wreszcie zmysłów pociskiem na orbitę mknąłem rozkoszy, pośpieszyły usta jej bliskie ostrzeżenie takie wygłosić. Czeklę cię, jeżeli mnie porzucisz, czeklę cię, gdy się ku innej zwrócisz, czeklę cię, jeżeli postąpisz modlę, dziś się za ciebie modlę, jutro przeklę cię, czeklę cię i twoje wiarą łopką, czeklę cię i twoje z nią potomstwo, czeklę cię. Wykrakała, oj wykrakała, że spełniło się co do słowa. I poczułem, że chociaż pałam, to przyczyna pałania nowa. Więc do tamtej żalu i skruszę, sam się zgłaszam smutny szalenie. Bywaj zdrowa, z inną dziś muszę, a ty zgodnie z twym ostrzeżeniem. Przeklnij mnie, sam jestem winien temu, przeklnij mnie, od dziś się za mnie nie mów. Przeklnij mnie, nie mogłem zrobić podlej, niczym mnie nie oblej, a raczej przeklnij mnie, przeklnij mnie, przekleństwo cię pokrzepi. Przeklnij mnie, do losu tylko nie dziś, przeklnij mnie, lub ugodź słowem żwawszem, nie w biurze, w teatrze i ty mnie już raczej przeklnij mnie. Przeklnij mnie, przeklnij mnie, żebyś wiedział co chcę. Przeklnij mnie, Boże, przeklnij się, przeklnij się, przeklnij mnie. Przeklnij się. Nie zaniedbałem dykcyjnie tego słowa. Zaniedbania dykcyjne w kabarecie niedobrze, niedobre są. To może doprowadzić do tego, że ktoś zaśpiewa, że ktoś inny biegł z wiadrem we włosach, co może być niezgodne z intencją poety. Sam tekst w ogóle, on jest tak nie za bardzo jeszcze czymś. Ten tekścik to on jest maliutki taki. Maliutki i dopiero talent kompozytorski sprawia, że pocałunek aranżacji spada na tę żabę tekstu i pojawia się ona, księżniczka, piosenka, niesiona w lektyce interpretacji dyskretnej. Panie Czesławie, tak, słucham. Muszą być koniecznie fanfary, ja dłużej nie wytrzymam. Ale w stanie tak kompletnego wzruszenia, szanowni państwo, pan Wiesław Michnikowski.
widząc mych oczu. Przeczysty, niewinny, więc państwa nie przypuszcza, że jestem inny, całkiem inny. Wulkan sił we mnie wrę. Coś mnie gnębi, coś tu w głębi klębi się na dnie. I choć na ten stan nie wskazuje powierzchowności mojej żaden rys, wciąż coś wzbiera i pulsuje, powołanie jakieś czuję, więc rozpędzam się i już za chwilę to mi ja mi. Czasem już jestem tuż, czasem już prawie uszczknąłem coś i nagle jak na złość na nic ten zryw i skok, bo choć płonie mi wzrok, zawsze coś mówi mi stop. Wie. No to nie fałszuj. No masz, nie fałszuj. Widząc niewinny wyraz mej buzi, nikt z państwa nie przypuszcza tu, że się zwierzę we mnie budzi. I choć mija to mi, straszę czasem biednych ludzi, bo są tutaj tacy, którzy mnie terroryzują. Niejaka Olga Lipińska i Tadeusz Suchacki. No, proszę, proszę. Zmuszają. Terroryzują mnie. Wypędzają mnie na estradę. Mówią, musisz i koniec. Wycofajko odpada, mówią. I choć na ten stan nie wskazuje powierzchowności mojej żaden rys, gdy powabną ujrzę panią, niby żywik się rzucam za nią i doganiam ją i już za chwilę to mi Jan. Patrząc w mych oczu błękit przeczysty, nikt z państwa nie przypuszcza tu, że od dziecka już artystą tatuś zrobić mnie chciał. Miałem dawać z siebie wszystko, miałem wzniecać szał. Już od 3 minut jestem na scenie, a ciągle jeszcze wiara we mnie tkwi, że rozbawię was szalenie, wasze troski w śmiech zamienię. Nagle widzę was i już za chwilę to mi ja. Jeszcze parę przygód z losem, jeszcze tylko parę zim i refrenem zabrzmisz ty. Wesołe jest życie staruszka, wesołe jak piosenka jest ta, gdzie stąpnie zakwita mu duszka i świat do się śmieje. Ha, ha! Gdzie stąpnie zakwita mudruszka i świat on się śmieje. Ha, ha! To, że będzie się dotkniętym przez dla płci indyferentyzm, to nie znaczy jeszcze, żeć miłych wrażeń nie da pleć. Wesołe jest życie staruszka, gdzie spojrzy tam bóstwo co krok. Biuścik zachwyci tam nóżka, bo nie ten już wzrok. Biuścik zachwyci tam nóżka, bo nie ten już wzrok. Jeszcze tylko
parę wiosen, jeszcze parę przygód z losem i kłopotów będzie mniej, ach, cierpliwość tylko miej. Wesołe życie, staruszka. Suchutki już dzisiaj wstał z łóżka, bo pamięć nie ta. Suchutki już dzisiaj wstał z łóżka, bo pamięć nie ta. Płoniesz więc z niecierpliwości, żeby dożyć tych radości. Guzik rwiesz i wdzianko mniesz, tak już być staruszkiem chcesz. Idzie staruszka wesoło, wiosnkę zda. Idzie z domu, a kwiata podróżka i śmiech się śmieje. Stąpki, jak widzę, wróżka i się śmieje. Pan Wysław Michnikowski. Wysław Michnikowski, autor poetyckiego aforyzmu, że niebo jest tak niebieskie, jak morze czarne. Takie to czasy były, czasy aluzji. Aluzja była bardzo potrzebna, bo potrzebna była do stworzenia pewnej iluzji. Żart polityczny był bliski każdego żartu. To jest kwestia wspomnianej wyżej aluzji i iluzji. A żart sam bierze się, jak sami państwo wiecie, z chęci poprawienia rzeczywistości zwyczajnie. A nawet i bajki, baśni, ale poprawienia. Weźmy taką bajkę o czerwonym kapturku. Znacie państwo przecież pierwowzór, który właściwie jest nasycony przemocą, szczerze powiedziawszy, scenami łóżkowymi i posponowaniem pracowników leśnych. Jest tak. Spróbujmy ją obrócić w stronę żartu, poprawić niejako tę rzeczywistość i tegoż czerwonego kapturka niewinne dziewczę ubrane na czerwono spotyka rzeczony wilk i tknięty jakąś miłością pierwszą, jakimś uczuciem ogromnym proponuje, że pocałuje ją w takie miejsce, którego nikt dotąd nie całował. Ona chwilę myśli i mówi, to może w koszyczek. Zauważcie państwo, co się stało. Ale niechbym ja jakimś słowem nieostrożnym, gdzieś niechby mi się wymknęło na przykład, że ta obietnica pocałunku wilkowego to jest obietnica przedwyborcza. A ten koszyczek to koszyk ustaw. I co? I z czego się śmiejecie? Jest takie pytanie. Z siebie się śmiejecie, ale z którego siebie się śmiejecie? Trudno określić, oj trudno. Siadajcie, Madonny, Madonny, dobrych sześciokonnych, ściokonnych. To nie wiszą kopytami nad ziemią, one w brykach na postoju już trzemią. Każda bryka malowana w trzy ogniste farbki i trzy końskie maści, i trzy końskie maści od sufitu, od dębu, od marchwi. Drgnęły Madonny i orszak stukonny ruszył z kopyta, migają krągę kresy sinych krzywi, lambrekiny siodeł i gorejące wczoraj wykwieci sto laurkowe. A w każdej bryce vis-a-vis Madonna i Madonna i w nieodmiennej pozie tkwi od dziecka odchylona. Białe konie bryka, czarne konie bryka, rude konie bryka, magnifikat. A one w Leonardach, smutnym im obrotach, Rafaela, okrągłych oglach, klęczących w przedmieściach i niedzielach, a w każdej bryce vis-a-vis Madonna i Madonna. I nie wiadomo, która śpi, a która jest natchniona.
Szóstka koni one, szóstka koni one, szóstka koni one zakręcone. Wsiadajcie, Madonny, Madonny, dobry krześciokonny, ściokonny. Konie wiszą kopytami nad ziemią, one w brykach tam stoją już drzemią. Każda bryka malowana w trzy ogniste papki i trzy końskie maści, i trzy końskie maści od sufitu, od dębu, od marchwi. Drgnęły Madonny i orszak stukonny. Ruszył z kopyta, ruszył z kopyta, ruszył z kopyta. Proszę Państwa, prawdziwą wartość prasy codziennej doceni ten, kto ma piec, kominek. Telewizja różni się od tego w sposób znaczny. Telewizor służy albo do oglądania go, albo do go nie oglądania. Stąd do rangi Boga urasta oglądalność, słuchalność. O poczytalności nikt nie mówi. W godzinach późnonocnych, w godzinach powszechnie uważanych za tak zwane pory wędkarskie, pojawiał się czasem kabaret. Różne to były kabarety. Był pod egidą, była Elita, był Tej. Pojawiał się też kabaret Olgi Lepińskiej. Jeśli to czemuś miało służyć, to właśnie temu, tejże poczytalności. Miejmy taką do dziś nadzieję. Proszę Państwa, zróbmy taki eksperyment. Zwiększmy, podwójmy oglądalność. Obejrzyjmy siebie oglądających siebie. Jakby to było, jakby byli nasi w telewizji. Oczywiście pod warunkiem, no właściwie lepiej może jeszcze. Nasi w Eurowizji, pod warunkiem, że Eurowizja będzie nasza. Dane złote ręce, ów ma do po złoty głowę, jeszcze inny złote serce, za pogardło brylantowe, a żołądki jednakowe. A Balcerowicz wyciął nam numer i różnicować dochody chce. Prywaciarz może robić fortunę, a ten państwowy porządny nie. Jasne, że musi być kapitalizm, ale nasz zakład schodzi na psy. Zabrać bogatym, domiar dowalić i rozdać ludziom. Kto ludzie? Kto ludzie? Kto ludzie? My! La, 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 la. Lubością zbijał bąki, ów w tym czasie sumy spore. Jeden na meł sporo mąki, drugi tylko meł ozorem. Ten zamieniał swą smykałkę, wynalazki epokowe. Ów pompować zwykł gorzałkę, swoje dwa mózgowe. Żołądki jednakowe. A Balcerowicz wyciął nam numer i różnicować dochody chce. Prywaciarz może robić fortunę, a ten porządny państwowy nie. Jasne, że musi być kapitalizm, ale nasz zakład schodzi na psy. Zabrać bogatym, domiar dowalić i rozdać ludziom. Kto ludzie? Kto ludzie? Kto ludzie? My! A pan Balcerowicz wyciął nam numer i różnicować dochody chce.
pazerny może zbijać fortunę. Lub stachanowiec, normalny nie. Jasne, że musi być kapitalizm, ale bogaczy oddać pod straż. Rąbnąć podatkiem, domiar dowalić, tym co należy dole odpalić. Wszystkim porówno dodać do gaz. Masz wyzysk ludzką, musi mieć twarz. La, 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 la. Ciurala, ciurala, la. Jak się buza zerwała, pierów strzelił w lecynie. Kasia, Jasia ściskała, ratuj Jasiu boginę. Oj, to Jasiu odpalony. Dobry wieczór Państwu, pozwolę, mamy gości. Witam Państwa serdecznie. Ścieklice są? Jaśka Nimo jest w Sejmie. A Ziemek jest? W Oxfordzie. Ale ja jestem sąsiadka, pochwalę. Ciotka jest? Jest! A szwagierka jest? Jest. Wójt jest? Jest. Jagusia jest? Jest. Podam wyniki, proszę Państwa, dla narodu. Jest, jest, jest. Jeszcze kum. O, kum się obraził się, głupista. Że tak... No jeszcze koleżanka jest. Jest. Że tak się zapytam ze źle skrywanym zażenowaniem, co słychać? U nas? No tak, tak, u was. Panie, wszystkie kury nam kazały wydusić i hodować kacki. Przyjechałem do Opola na festiwal. No to wiem, widzę. A... No! I na festiwal, widzita, to przyjechałem. Ale do koalicji nie będzie. Panie, ależ, drodzy... w życiu z tym zbójem nie będzie. U mnie żaden hop. To kapitalista! Panie, szwagierka ma rację. Aż drodzy Państwo... Panie, nie strachajta się, to nie chodzi o kacorów. To ze względu na Leperta do koalicji nie będzie. Panie, a Lepert garnitułek kościółkowy założył i w tej nazad lata do Brukseli polskiego chłopa udaje, no. Panie, polski chłop nie tak wygląda. O, wójtowi by się należało do Brukseli lecieć, bo on wygląda. Wygląda. O, w życiu, kom lepiej wygląda, a wójt trochę przymały. Nie pieprzta, teraz modne są małe ludzie. I wójt jest w sam raz. Wójt nie jest w sam raz, wójt nie pojadzie. Jak nie, to idę do domu. Nie. On mały i musi w pierwszym kosie. Szanowni Państwo, drogie Państwo. Panie, my tu przyjechali pośpiwać. I nie wciągaj ta nas w politykę, bo mamy dotąd. Potąd mamy, tak, potąd. A cóż zaśpiewacie cierpliwej publiczności? Panie Jędruś, ja mogę przemówić? Jeśli krótko, to tak. Kochane Państwo, my mieli sąsiada, to piękny człowiek był, trochę śpiewał, lubiał wypić, ale częściej śpiwał. A zaczął śpiwać tu na tym festiwalu w Opolu. No i my go chcieli Państwu przypomnieć i uczcić, bo wart tego. Nazywał się Kazimierz Grześkowiak. Kaziu, śpiwamy dla Ciebie. Kapela, grać! Hej, Kongolo, się Kongole, hej, porosło pole fabrem, hej, na wzgórzkę, poprzez pole, hej, dziewa, ze szwagrem, o przybędą. Powiadają w okolicy mocne chłopy, to
sławę, taki to bys rękawicy lewo ręką zgniecie zabę. Głosy lewo nie przepuści, głosy lewo nie przepuści. Ja się dziwę na matosy, nie pozyję se, a już ci. Jak nam kiedyś napomknęli, że są w stawie dwa piskorze, to śpa cały staw spuścili. Chociaż wielki był jak Boże, Boże lewo. Gdy się kropnie musi muchy i z gospody wyjdzie w gali, no to nimo tu dziewuchy, której byźła nie sypali. Chłopcy lewo nie przepuści, chłopcy lewo nie przepuści. Ja nie lubię, jak tak muchy po nich łazą. Od żywemu łazi to takie marne, a że dziwno, drodzy moi, ani tego włożyć w garnek, ani nie do się wydoić. Rośnie trawa, gdy ze szwagrem tak bez pole, no to żywe niby prawa. Chłop żywemu w koło spokój, w koło cisa, gorąc na 40 stopni. Władek, patrz, oj, leci mysa, ulżyj sobie, wejrze kopni. Chłopcy lewo nie przepuści, chłopcy lewo nie przepuści. Jak się żywe na patocy, nie pozyje se, a już ci. O, teraz dobrze było. Idź ta przez zboże, we wsi Moskal stoi. Ludowe to samo dobre, szanowni państwo, ale trybun ludowy, o, kłopotliwa sytuacja, on może wykazywać zachowania nerwowe. Nawet on też powie o sobie, on jest przekonany, że on jest czubek, ale czubek góry ludowej. Tak może być. Szanowni państwo, jest kłopotliwa sytuacja konferansjera, bo on w ogóle jest do niczego niepotrzebny tak czasami, naprawdę. I ja mam taką sytuację w tej chwili. Na szczęście bogactwo języka polskiego sprawia, że żeby połączyć ten ludowy akapit z kolejnym monologiem pod tytułem 12 butelek, którego podmiotem lirycznym jest nasz słynny na naszych szerokościach geograficznych mokry władca rozumu. I jest takie słowo gotowe, mianowicie jest to słowo ogorzałość. Panie Ryszardzie, poproszę za chwilę o fanfary, a ja z drżeniem serca wymieniam nazwisko gwiazdy. Przed państwem Krzysztof Kowalewski.
miałem w domu 12 butelek jałowcówki. Żona poleciła mi zawartość wszystkich, bez wyjątku butelek, wylać do zlewu. Postanowiłem spełnić żądanie żony. Odkorkowałem więc pierwszą z brzegu butelkę i całą zawartość wylałem do zlewu. Z wyjątkiem jednej szklaneczki, którą sobie wypiłem. Następnie odkorkowałem drugą butelkę i postąpiłem tak samo, to znaczy wylałem całą zawartość do zlewu. Z wyjątkiem jednej szklaneczki, którą sobie wypiłem. Następnie odkorkowałem trzecią flaszkę. Wypiłem jedną szklaneczkę i wylałem butelkę do flaszeczki. Następnie odkorkowałem czwartą i upiwszy z niej nieco, wylałem butelkę do szklaneczki. Następnie wyciągnąłem butelkę z kolejnego korka. Wypiłem szklaneczkę i wylałem resztę w siebie. Następnie wyciągnąłem zlew z następnego korka. I wylałem butelkę sobie do gardła. Po czym wyciągnąłem z gardła następną butelkę i wylałem całą zawartość do zlewu. Z wyjątkiem jednej szklaneczki, którą sobie wypiłem. Następnie wyciągnąłem zlew z następnego korka, wylałem zlew do butelki i wypiłem korek. Kiedy opróżniłem je wreszcie wszystkie, jedną ręką zatrzymałem dom. I porachowałem butelki. Było ich 24. Kiedy przejeżdżały ponownie, porachowałem je jeszcze raz. Okazało się, że jest ich 72. Kiedy nadjechały domy, porachowałem je także. Wreszcie, kiedy miałem porachowane wszystkie domy i wszystkie butelki, przystąpiłem do zmywania. Więc wywróciłem każdą z nich na lewą stronę, opłukałem i wytarłem do sucha. Po czym poszedłem do drugiego pokoju i wszystko opowiedziałem mojej drugiej połowie. Ludzie, mam najżońszą milusię na świecie. Thank you.
Pan Krzysztof Kowalewski. To było zagrane. Zagrać jest trudniej niż być. Trudniej jest też śpiewać. Z tej estrady, szanowni państwo, pan Jerzy Sztur słowami Janasza Kofty kiedyś obwieścił, że śpiewać każdy może. Nieszczęście się stało potem. Rozpoczął się niekontrolowany ruch z przemieszczenia z innych sektorów gospodarki, mniej i bardziej uspołecznionych, a to z rolnictwa, z hutnictwa, z gastronomii, z rolnictwa w kierunku estrady. Źle zrozumiał naród słowa poety, może nie tyle źle, co zbyt dosłownie, bo tam w podtekście tego obwieszczenia, że śpiewać każdy może, jest pytanie poety dramatyczne, ale czy każdy musi? Zróbmy teraz taki eksperyment, bo tam za kulisami jest taka wyrażana tęsknota, żeby fragmentem protokołu opolskiego jury był taki fragment. Za ślad melodii w piosence nagrodę otrzymuję. Albo za tekst, w którym mniej więcej wiadomo, o co chodzi, nagrodę otrzymuję. Są takie tęsknoty, jestem im chwilowo wyrazicielem. Zróbmy taki eksperyment. Opole, posłuchaj się samo. Przyło się, a ubrany kogo mamy, stoi chłopak opalany. Dajcie spytaj, dajcie papę pytać strach. Czy ten pierwszy mal za publiczny wykręcić mal, bo to władzę miał chociaż raz, potem ma. Bo jeśli rządzić, to nie indywidualnie, bo jeśli rządzić, to tylko we dwóch. I wespół, by układ móc wzmóc. I wespół, by układ. Kiedy patrzę hen za siebie w tamte lata, co minęły, kiedy myślę, ile wzięłam, ile inni wzięli, to najbardziej dziś chcę. Wyborczych Jarmarko, teraz kurna my, kontroli podarko, teraz kurna my, kagańca oświaty, licybaty. Gdzie jesteś, mój czerwony śnieg? Podszedłeś złej historii kart. Czy po pustyni błąkasz się? Będziesz daleki poszedł świat. Pospolita wita, trzeba nogi brać za pas. Koniecznie. Czwarta rzecz,
owszem, na to czas. Kabaret nie boi się też trudnych tematów. Nie o tym mówię. Szanowni Państwo, dobrze wiecie, że w tym kraju bywają takie dni, że tylko orzeł, ten z godła, jest trzeźwy. I być może dlatego, że nikt nie śmie podstawić mu jakiegoś balonika. Szanowni Państwo, to są trudne sprawy. Tak to jest na tych szerokościach geograficznych. A z drugiej strony to może ostatni nasz jakiś romantyzm. Może jeżeli Państwo spotkacie mężczyznę w godzinach złośliwie uważanych za poranne, po którym widać, że on o alkoholu wie wszystko i że ta wiedza nie pochodzi z internetu, to może w jakimś sensie, czy to finansowym, czy fizycznym, przytulcie go Państwo. Bo to może ostatni nasz bohater romantyczny. Zauważył to dawno temu jego inteligencja Wojciech Książę Młynarski. I w swoim tekście uwiecznił taką postać. A za chwilę przed Państwem Wiesław Gołas. To jesteśmy cisi jak ta ćma. W tygodniu to nam wszystko wisi aż do dna. A jak się człowiek przejmie rolą, sam pan wisz, to zaraz plecy go rozbolą albo krzyż. W tygodniu to jesteśmy szarzy jak ten dym. W tygodniu nic się nie przydarzy boiskim. I życie jak koszula ciasna pije nas, aż poczujemy mus. I raz na jakiś czas w Polskę idziemy, drodzy panowie, w Polskę idziemy. Nim pierwsza seta zaszumi w głowie, drugą pijemy. Do dna jak leci, za fart, za dzieci, za zdrowie żony. Było, nie było, w to głupie ryło, w ten dziób spragniony. Świat jak dom wisiał, tak teraz nie jest nam wszystko jedno. Śledziem się przeje, kumpel się śmieje, dziewczyny bledną. Świeżbią nas dłonie i oko płonie, lśni jak pochodnia. Aż w nowy tydzień świt nas wygoni. No, a w tygodniu? W tygodniu, bracie, wolno go iż kaca fest. Bo czy się leży, czy się stoi, jakoś jest. W tygodniu kleją ci się oczy, boli krzyż, a wyżej nerw nie podskoczy, sam pan wisz. W tygodniu żony barchanowe chrapią w noc, a ty otulasz ciężką głowę ciasno w koc. I rano gapisz się na ludzi okiem złym i nagle coś się w tobie budzi, jakby dym. Polskę idziemy, drodzy panowie, Polskę idziemy. Nim pierwsza seta zaszumi w głowie,
do ludzi lgniemy. Słuchaj, rodak, cicho. Czerwone maki serce ojczyzna, trzaska koszula, tu szwabska kula, tu popatrz blizna. Potem wyśnimy sen kolorowy, sen malowany, z twarzą wtuloną w kotlet schabowy panierowany. My pełni wiary, choć łeb nam ciąży, ciąży jak ołów, że żadna siła nas nie pogrąży. Orłów, sokołów! A potem znów się przystopuje i znów gaz. I społeczeństwo nas szanuje, lubią nas. Uśmiecha do nas się najmilej ten i ów. Tak rośnie, rośnie nasz przywilej świętych krów. Nie jeden to się nami wzrusza, słów mu brak. Rubaszny czerep, ale dusza znany fakt. Nasz coś wtedy w dołku ściska, wilgnie wzrok. Bracia rodacy, dajcie pyska równać chroglewaj. Polskę idziemy, Polskę idziemy, bracia rodacy. Tu się psia nędza, nikt nie oszczędza. Odpoczniesz w pracy, w pracy jest mikro, mikro i przykro. Tu gołdą spływa cham lub bohater, polska sobotnia alternatywa. Gdy dzień się zbudzi i skacowani wstaną tytani, znowu w Polskę, bracia kochani, niech nas nie zgani. Nikt złego słowa łąża czy nakło nam nie bałachnie. Jakby nam kiedyś tego zabrakło. Nie, nie zabraknie. Ta pieśń jak ta trąbka hejnałówka wzywała i wzywa. Porównywanie, szanowni państwo, kabaretu do jakiejkolwiek miłościwie panującej rzeczywistości jest głęboko krzywdzące dla kabaretu. Głęboko krzywdzące. Tamten kabaret stacjonarny jest i znacznie droższy jest. Znacznie droższy. Poza tym każde przedstawienie kabaretowe w odróżnieniu od rzeczonej rzeczywistości stać na optymistyczny finał. Życie wokoło, aż się skrzy wesoło, płyną cudne dni. Po prostu jest już dobrze tak, że tylko nam kłopotów brak. Na głowie nie siwieje włos, nie grozi znikąd podły cios. Ręka zna tylko bratnią dłoń i nigdy się nie chmurzy skroń. Pod stopy wieńce los nam ściele, w diamenty wplata złotą nić. Lecz jeszcze może być weselej i jeszcze śmieszniej może być. I rym-cym-cym, i tra la. Idziemy przez życie plac po oka, i rym, cym, cym, i hop, sa, sa. W podskokach pożyje się raz. Choć nam się marszy blek, choć się gotuje krew, a nas wciąż póki ten porywa dziki śmiech. I rym, cym, cym, i tra, la, la. Idziemy przez życie plac po oka, i rym, cym, cym, i hop, sa, sa. Żyje się raz.
Wciąż jest nam lepiej, plus i plus, 5, 7, 9 kuma wóz. Do nosa już pasuje pięść, już od całości większa część. Pakierz, ironio, kpino, precz, na złom czas nieść satyry miecz. I na lewieszy przekuć stal, a komu żal, niech idzie w dal. Rzeczywistości dajmy prawka, humor niechaj śliszcze wad. Niech po tym misku nowa dawka, bez troski sączy w ruszę jad. I rym, cym, cym, i tra, la, la, idziemy. Przez życie pod skokach i rym, cym, cym, i hop, sa, sa. Pod skokach pożyje się raz. Choć tam się maszy brej, choć się gotuje krew, a nas wciąż póki den porywa pusty śmiech. I rym, cym, cym, i tra, la, la. Idziemy przez życie pod skokach i rym, cym, cym, i hop, sa, sa. Żyje się raz. I rym, cym, cym, i tra, la, la. Jedziemy przez życie pod skokach. I rym, cym, cym, i hop, sa, sa. Pod skokach, bo żyje się raz. I rym, cym, cym, i tra, la, la. Jedziemy przez życie pod skokach. I rym, cym, cym, i hop, sa, sa. Pod skokach, bo żyje się raz. I tym, cym, cym żegnamy Państwa. I w Podskokach 43. Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu dobiegł końca. Drodzy Państwo, widowisko 101 lat polskiego kabaretu w reżyserii Olgi Lipińskiej i wspaniałych artystów tegoż kabaretu, wspaniałych polskich artystów. Wielkie brawa dla nich. Serdecznie Państwu dziękujemy.